Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak w prosty i dość szybki sposób wymienić lampę w samochodzie osobowym, w tym przypadku w Fiacie Punto dwójce. Wymienimy sobie również, pokażę Wam wszystkie żaróweczki w tej lampie, jak to się powinno dokładnie wymieniać i dokładne modele tych żarówek. Co tutaj potrzebujemy? Widzicie Torxa. Tu pokazuję Wam dokładny model Torxa. No i szukamy sobie jakąś śluzkę bez naszych kluczy i końcóweczkę. Tu sobie odkręcamy pierwsze dwie śrubeczki. Śrubeczki w zderzaku. Tu sobie stworzyłem dość długą przedłużkę, dlatego by sobie jedną ręką nakręcać filmy wideo, a drugą sobie ogarniać, bo gdyby tutaj było dość krótki, to byłoby mi ciężko to sobie to ogarnąć. Więc sobie odkręcamy pierwszą śrubeczkę tutaj na Torx bagażnikową i drugą z prawej strony. Tu jest też dość ciężko to odkręcić, więc sobie przedłużymy. I odkręcamy. Tutaj oczywiście wypadałoby popsikać troszkę WD-40 bądź innym antyordzewiaczem. No wiadomo, w tych miejscach tutaj dość często się to wszystko to koroduje, rdzewieje. I teraz odkręcamy trzy śruby. Trzy śruby w lampie, są to śruby, no dziesiątka wystarczy nam tutaj spokojnie. Tu widzę, że dziesiątka pasuje. Dziesiątka klucz nasadowy w moim przypadku, a w waszym może być również klucz płaski, bo też tutaj podejdzie, jest odpowiednie miejsce, więc problemów dla tej rozszerzenia nie powinno być żadnych przy odkręceniu kluczem płaskim dziesiątką. I sobie wszystkie odkręcamy. Tu jest dość lekko, więc nie miałem tutaj żadnych problemów jedną ręką. I też pasowałoby, wypadałoby też popsikać tutaj sobie odzwierciadłem, żeby nam tutaj no, lekko i szybko fajnie się odkręcało. No jeśli chodzi na przykład o, jest taki problem, że ciężko jest wymienić żaróweczkę świateł przeciwdzielnych na samym końcu, tam za bezpiecznikami, to w taki sposób możecie dość szybko i bezstresowo to wymienić, myślę. I teraz zobaczcie, tu mamy trzy do odkręcenia śrubeczki, śrubeczki gwiazdkowe. Takie wkrętaki, odkręcamy sobie śrubokrętem, tylko w moim przypadku to jest tak zabieszone, zardzewiałe, że musiałem to oderwać. Oczywiście wy tego tak nie róbcie, tylko sobie odkręcicie tak, jak powinno być, żeby to wszystko ładnie wyglądało i estetycznie. Tu widzicie, jeszcze jest klucz nasadowy 8. W tym przypadku, no oczywistą rzeczą jest, że nie ma takiej możliwości odkręcenia tej śrubeczki płaskim kluczem, tylko i wyłącznie tutaj nasadówką grzechotką. I tutaj w tym miejscu sobie odkręcamy, spójrzcie. Tu jest schowana śrubeczka tam wewnątrz tego zderzaka. I teraz Wam się pokazuje dokładnie w tym punkcie, jak on się tutaj odkręca. I w tej znaczący sposób nam opuszcza w dół już zderzak. Ta śrubeczka jeszcze będzie jedna, tylko że tu załóżmy, że już sobie odkręciliśmy. Tak jest, w tych trzech miejscach. Ja tutaj oderwałem, bo musiałem. I teraz sobie wejdziemy
pod spód samochodu i pokażę Wam ostatnią tutaj śrubeczkę, którą musimy odkręcić, by udało nam się bez żadnego problemu wyciągnąć naszą lampę tutaj całościowo. Tu sobie wchodzimy pod samochód i zobaczcie, właśnie tu jest w tym miejscu taki sam torks, jak na początku odkręcaliśmy, identyczny. Musimy sobie go odkręcić na przedłużce. O, tutaj Wam go pokazuję, musiałem bardziej później przybliżyć. On tutaj jest właśnie w tym miejscu, gdzie się tam trzyma, tam była ta nakrętka 8 i obok tej 8, obok klosza właśnie znajduje się tutaj ta śrubeczka. O, właśnie w tym miejscu. I teraz sobie już zdemontujemy sobie lampę. Tu zobaczcie, to nam wszystko się opuściło. W moim przypadku taki bolec wyszedł niechcący. No dlatego, że wszystko jest zapieczone. No nie było, nie byłem tutaj po prostu w stanie tego w jakikolwiek sposób odłączyć, więc jakoś musiałem Wam pokazać. Tu widzicie ten bolec. W Waszym przypadku tego bolca nie będzie, bo ten bolec będzie pewnie umieszczony u samej góry, a nakrętka po prostu się odkręci. I zobaczcie, tutaj najlepiej byłoby poddać sobie te blokady zderzaka, by po prostu lepiej nam się tutaj fajnie, no więcej miejsca znalazło pod ten klosz, byśmy go fajnie tutaj sobie ściągnęli. I żeby ten klosz cały nam wyszedł, spójrzcie, musimy go tutaj wypiąć do przodu i wysunąć w lewym kierunku. Delikatnie do przodu i lewo. I zobaczcie, to nam tam całutki fajnie wyskakuje. Bardzo prosto, szybciutko, ekspresowo. Fajnie to wygląda. I zostały nam jeszcze do wyciągnięcia dwie kostki. Tutaj, które łączą te wszystkie kable wraz z żarówkami. I żeby je tutaj odbezpieczyć, to zobaczcie. Tutaj ta główna. Tu jest taki drucik. Spójrzcie. Tu jest drucik. Na boku. Nie wiem, czy zobaczyliście go, ale u Was na pewno zobaczycie. O właśnie. Widzicie, jest tam drucik schowany. Wypinamy sobie go, bo on ma z dwóch stron blokady, które właśnie później się tak umacniają i blokują całą tą wtyczkę. Jest taka możliwość, że na przykład nie pali Wam się jakaś żaróweczka i jest to spowodowane właśnie tą wtyczką. Wtyczka też ma znaczenie, widzieliście, jest bardzo tutaj zaśnie działa. Nalot jest spory, więc warto byłoby sobie taką tutaj wtyczkę przeczyścić, bądź jeśli tam nie wiem, coś jest zerwane, ewentualnie wymienić. No i zobaczcie, już jest samochodzik bez jednej lampy. Tu druga wtyczka, bardzo prosto. I teraz zobaczcie, porozmawiamy troszkę jeszcze o tutaj wymianie każdego, tutaj każdej żarówki, każdej wszystkich świateł sobie. Zobaczymy. Tutaj odblokowujemy blokadę metalową i wyciągamy osłonkę osłaniającą żaróweczki. Tu Wam troszkę pokazuję to z innej perspektywy, dlatego że w samochodzie by to troszkę inaczej wyglądało. Odpinamy, tu będą światła przeciwmgielne. Odpinamy jedną wtyczkę i tu będzie również druga przymocowana. O, właśnie w tym miejscu jest. Wyciągamy. Tutaj sobie może później przybliżymy. O właśnie. Tylko tutaj troszkę nam nie łapie dobrze ostrości przez to. I zobaczcie, tu mamy żaróweczkę przeciwmgielną w Fiacie Punto 2 i tu są
dwie blokady. Teraz możecie to zobaczyć dokładnie, gdybyście na przykład wymieniali sobie bezpośrednio z samochodu. Wypinamy sobie z prawej i z lewej strony, unosimy do góry i teraz możemy już swobodnie wyciągnąć naszą żaróweczkę. Tak wygląda żaróweczka w tej przeciwdzielnych przednich w Fiacie Punto z takim krótkim przewodem. Tu jeszcze Wam pokazuję dokładne informacje tej żaróweczki. Tutaj są chyba H3. Dokładnie chyba tak jest. I zakładamy sobie z powrotem na swoje miejsce. Zapinamy sobie, tu możemy sobie przełożyć ten przewód, jakkolwiek go przełożymy, tak będzie, to nie ma większego znaczenia. Zakładamy jedną blokadę z tej z prawej i drugą z lewej. I to są właśnie te światła przeciwdzielne, które no najtrudniej dostać z prawej czy z lewej strony. I kolejne światła. Tu będą bodajże H7 do jazdy dziennej, krótkie. Ściągamy sobie wtyczkę. No tu jest dość prosto, chyba że no, ktoś ewentualnie by sobie tą wtyczkę założył odwrotnie, to byłoby no, znacznie ciężej. Odpinamy sobie blokadę, to jest pójście dość, trzeba mocno ją nacisnąć tutaj w tym miejscu. O, jest. I wyciągamy żaróweczkę. I tak wspomniałem wcześniej, jest to H7. W tym przypadku widzimy firmy Bosch. Oczywiście nie warto kupować takich podróbek niskiej jakości żarówek. Już to testowałem wielokrotnie, takie żaróweczki wytrzymują, gdy na przykład jeździcie przynajmniej te 10 tysięcy rocznie. No, musielibyście wymienić takie żaróweczki w ciągu roku może 3 razy minimum, myślę. Ja kupuję właśnie już lepsze żaróweczki, staram się przynajmniej. I takie żaróweczki wytrzymują już no, dość spory okres czasu, dokładnie nie wiem, wiadomo, różnie to bywa z nimi, ale od zakupu samochodu ja kupiłem te żaróweczki H7, długie i krótkie, dobrych firm. To przyjechałem już no, 35 tysięcy kilometrów i żadna mi się nie spaliła od tej pory. Naprawdę dość długi okres czasu wytrzymują. Ja kupowałem żaróweczki na tył, tam stopu bodajże, kierunkowskazu, przeciwdzielnych. No to wszystkie już się chyba po kilka razy paliły, więc naprawdę nie ma sensu kupowania tańszych zamienników. Zakładamy sobie na swoje miejsce wszystkie tutaj złącza, widzicie, tutaj od przeciwmgielnych. Zakładamy obudowę i właśnie przy demontażu tej obudowy w samochodzie nie ma takiej możliwości, by ją ponownie poprawnie zamontować. A teraz sobie zobaczycie, tu jest taka blokada, zobaczcie, z prawej strony. My musimy po prostu tylko wsunąć tą blokadę. I teraz możemy swobodnie założyć obudowę, właśnie tą klapkę, i zapinamy metalowy drucik. No a jeśli chodzi o samochód, tam od strony bezpieczników no, nie ma takiej możliwości, bo jest no, strasznie mało miejsca i no, nie dość, że tego nie widzicie, to jeszcze trudno po prostu to założyć odpowiednio. I teraz wymontujemy drugą obudowę. Tu ściągamy z prawej strony drucik i kolejny drucik z lewej strony. Ściągamy sobie obudowę i zobaczymy, tutaj w tym przypadku będą kolejne trzy żaróweczki. Więc wszystkich żaróweczek z przednich jest 5. I tutaj jest pierwsza, jest to kierunkowskazów. Tu dość prosto się odkręca, widzicie, lewo, prawo i żaróweczka nam tutaj wyskakuje dość szybko. Tu sobie obkręcamy w lewo i wyskakuje nam na samą górę.
I tu widzimy dokładny model tej żarówki. Jest to bodajże, nie wiem czy dobrze widzę, P21W, chyba jakoś tak. Wy na pewno to zobaczycie sobie na kamerze. Wkładamy do środka, przyciągamy, bardzo prosto, widzicie, fajnie się to wymontowuje wszystko. No, bardzo prosto, fajnie, jeśli mamy lampę w dłoni, a jeśli na przykład jest w samochodzie, no jest trudno. Nie jest trudno, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, najgorzej jest z tymi światłami przeciwmgielnymi. Aha, tutaj mi nam nie naszła, więc tutaj macie trzy blokady, takie trzy wytyczne. Te wytyczne właśnie widzimy w korpusie, w całej obudowie klosza, lampy. No i jest to naprawdę bardzo proste. I kolejna żaróweczka, tutaj od świateł pozycyjnych, postojowych. Ona jest taka dość długa, taką dużą tyczką. Naciskamy sobie, no dość mocno musimy naciskać, nie dość mocno, ale wyciągać musimy dość mocno podczas naciskania. Wyciągamy sobie ją, wciągamy do siebie i jest taka mini żaróweczka, dość malutka, malutkich rozmiarów. Tutaj już nam nie pamiętam, jak on się nazywa, ta żaróweczka, ale na pewno po powiększeniu zobaczycie dokładnie, dokładny model tej żaróweczki. Chyba W5W. Naciskamy sobie ponownie i wciskamy na swoje miejsce. Tutaj jakikolwiek sposób to zrobicie, czy to w odwrotnej kolejności, wszystko będzie prawidłowo wykonane. I kolejna żaróweczka, tu będą światła drogowe. Drogowe do jazdy nocnej, chyba tak. I sobie widzicie, bardzo prosty sposób, wyciągamy, odblokowujemy. I tu również są H7-ki, też lepszej tej firmy. To nie zauważyłem, chyba Philipsa albo Osrama. I sobie blokujemy na swoje miejsce drucik i z powrotem nakładamy na swoje miejsce wtyczkę. Zakładamy sobie z powrotem obudowę osłaniającą. Blokujemy sobie metalowe druciki mocujące. Tu już mamy informacje odnośnie żaróweczek w lampie. I dalej kontynuujemy ponowne montowanie tej lampy. I tak zwiększę wam, pokażę, co powinniście zrobić w odwrotnej kolejności, gdybyście ewentualnie, nie wiem, zapomnieli sobie. Tak więc wypadałoby tutaj przeczyścić te styki wszystkie dla pewności tu wewnątrz naszego klosza oraz w kostce. W kostce tu są no dość zaśnieciałe, takie no widać, że jest znaczny sposób nalot. No w moim przypadku są te świecą, mi tutaj nie przeszkadza akurat, ale no w waszym, jeśli samochodzik będzie u was tutaj na dłuższy okres czasu, to wypadałoby to zrobić, by ponownie nie grzebać i mieć pewność, że w tej kostce jest wszystko tak, jak być powinno. Wiadomo, może być tak, że może być nie być prądu, trzeba to sprawdzić miernikiem, multimetrem. Są takie przypadki, oczywiście.
I teraz sobie ponownie zamontujemy nasz reflektor klosz, tutaj lampę, na swoje miejsce. I zakładamy wtyczkę. Tutaj musicie dość solidnie ją zapiąć, bo jeśli ją zapniecie troszkę no niezbyt mocno i nie nadzie tutaj na swoje miejsce, to po prostu może wam brakować niektórych świateł, więc tutaj solidnie sobie zaklinujcie wtyczkę i zamocujcie metalowy drucik. Oczywiście po zamontowaniu tutaj wtyczki jednej i drugiej i drucika, to od razu wypadałoby sprawdzić światła na pewności, by później tego ponownie sobie nie odkręcać niepotrzebnie i denerwować się. O, i teraz na swoje miejsce mocujemy drucik i nakładamy na swoje miejsce drugą wtyczkę. I teraz w tym momencie sobie sprawdzimy, czy nasze światła tutaj działają prawidłowo. No, wystarczy jakiekolwiek sprawdzić. My sobie sprawdzimy na przykład mijania. Warto to sprawdzać, by później sobie nie latać i ponownie nie odkręcać. Wschodzi lata jak powinno, więc jest spoko. Więc sobie odłączymy zapłon i światła. No dobra, i teraz sobie jedziemy dalej, już powolutku będziemy kończyć tę pracę. Teraz najważniejsze, myślę, no zakładamy sobie powrotnie naszą lampę. Lampa oczywiście musi iść samą górą, no i w tym samym kierunku, którym tutaj sobie ją zdemontowaliśmy. Tutaj, o właśnie, musi być no dość odpięty zderzak. Tutaj niestety wam zakryłem wszystko. O, już tutaj widzę, naszło nam fajnie. O, teraz nam pięknie naszło, tak być powinno. I teraz co? Wyciągamy z powrotem zawiasy zderzaka przedniego. Tu jest oczko pod niego, więc sobie wpinamy. Tu się nie martwcie, bo nie uszkodzicie tego, gdybyście ewentualnie sobie wypili podobnie jak ja, tylko możecie trochę porysować ten zawiasek. Ale to nic strasznego. I drugi sobie wpijamy na swoje miejsce. I teraz przykręcamy trzy śruby, które wcześniej odkręciliśmy. Śruby w lampie. I sobie je dokręcamy. No tutaj, gdybyście ewentualnie i tak nie dokręcili na full, to nic nie stanie. Tu jest dość stabilnie, wszystko się trzyma w tej lampie, więc nie ma większego problemu. Przykręcamy sobie kolejne, tym razem torksowe, tutaj bagażnikowe śrubki. I już jest tutaj zrobione fajnie wszystko.
tu jest ten taki bolec, który przykręcamy od wewnątrz, a sobie później go przykręcimy. Tu jest niestety uszkodzone, bo jest bardzo zardzewiało i no nie było możliwości, by to odkręcić w normalny sposób i wam to pokazać. Tu załóżmy, że sobie już... Aha, tu jeszcze jeden jest. Tu jest w tym punkcie jeszcze jeden. I ten tak naprawdę będzie nam wszystko tu trzymał, więc nie ma co się przejmować. O właśnie, w tym punkcie. Więc sobie go przykręcamy. I przykręcamy trzy tutaj wkręty. W moim przypadku jest naderwane, zardzewiałe, ale mi to oczywiście nie przeszkadza. I tu zobaczcie jeszcze pod spodem, jeszcze jest ostatnia, którą odkręcaliśmy na początku. Ta, która się tutaj niestety nie chciała odkręcić i zostało wszystko w środku, uderwało się z obudowy i przez to w ogóle nie trzyma. Ale to wszystko załatwia ta druga śrubeczka. Tu jest w tym punkcie. Przykręcamy sobie ją torksem. I to wszystko w tym filmiczku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.